No, dobry wieczór, kochani. Mamy dzisiaj poniedziałek, 4 maja 2020 rok. No i chciałem pokazać, co nieco się znowu zmieniło w Bocianówce. Ale zanim tego, zobaczcie, na dworze, tam na bocianim gnieździe, siedzi Mila. O, zeskoczyła. Tak jakby usłyszała, że o niej mowa. Wschodzi. Mila, kiciulka, chodź. Chodź, Niunia. Chodź, kicia. Jest. I proszę, przyszła. No dobrze, ale to swoją drogą. Przejdźmy do rzeczy. Kochani, tutaj półka. Nowa jest, widzicie? To jest ta półka. Teraz tutaj mamy półki. To jest z takiego siedzeń narożnych, które były w DPS-ie. Takie kanapy, siedzenie narożne. Zlikwidowałem, zlikwidowane. Te rzeczy były już zapakowane na taki pojemniku na śmieci, taki wielki jak samochód. Skrzynia. No to wziąłem to, przydało się. I tu jest następna półka. To są te półki. No trochę musiałem pozmieniać te rzeczy. Kalendarz teraz na nowym miejscu. Ten liść. Wiewiórka na nowym miejscu. No teraz ten podbierak. To te rzeczy, które się zmieniły. No tutaj doszło jeszcze jeden element. O. No, nie wiem, czy o tym mówiłem. Proszę. Tak jak w Wawelu są głowy, czy w Kaplicy Sekstyńskiej sufit. Ja też takie elementy. To wszystko jest ze sklejki. Kolor nawiązujący do bocianówki. No trzeba przyznać, że zdrzemnęłem się, spałem sobie tutaj chyba godzinkę. Właśnie się obudziłem tuż przed przyjściem prądu. No i dobrze się spało. Tu widzę Basiorek, położył się też. Także spaliśmy razem. Mileńka teraz popija, te pojada. A zobaczymy, co na dworze jest. Także jest to domek kotów i mój. Ja się tutaj po prostu przeprowadziłem, widzicie. Moje rzeczy. Mogę spać. Jest łoże. Mogę gości przyjmować. Gości mogę ułożyć na łóżku, a sam tutaj się rozłożyć. Na śpiworze i na dmuchanym materacu, bo mam taki. Zobaczymy, co jest na dworze. I co? Kicie. Obcy, obcy, widzicie? Tam poleciał. Obcy. Poleciał. Wita się z Albinką. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No tutaj jeże przyjdą, tu ptusie. O, tam jest. Proszę, ucieka, ucieka. O, Albinka zna tych obcych. Czy to jest ten trzy łapki, który bije nasze kotki? Wygląda mi, że to ten. O, miauczy. Miauczy. O. Jak miauczy? O. O. Proszę, nawołuje.
Słyszycie? A Albinka słucha. Co ty, kolego, mnie wołasz? No, muszę wam powiedzieć, że trzy łapki są przegrane u mnie. Pobił Maciusia i upokorzył. Pobił Julię i jest podejrzenie, że właśnie Gacusia pobił. Także, kochani, o, nie poleciał przez dziurę, poleciał tu gdzieś. O, tam poleciał, wzdłuż płotu. Wzdłuż płotu, o, wskoczył na płot. Na płot wskoczył. Na płot wskoczył. A po płocie idzie. Idzie po płocie. O, oczy mu się świecą. Widzicie? O, idzie. To chyba te trzy białe łapki. W każdym bądź razie ma przegrane. Postaram go się po prostu złapać. Rozmawiałem z panią Zosią, która jest weterynarzem, żeby go po prostu wystraszyć. O, księżyc świeci, zobaczcie ładnie. Żeby go wystraszyć. Albo złapać go w podbierek. Niech się poszamocze trochę, to też będzie się bał. No, a tutaj co mamy? E, mamuśka, kiciula. Chodź, kicia. Chodź, kiciulka. No. No, słońce zaszło. Gdzieś godzinę niecałą temu. O, mamuśka, chodź, kicia, chodź, kiciulka. No, bateria mi się rozładowuje, jest 9%, także nie będę mógł długo filmować, ale dopóki się da, do końca będziemy jechać. O, zobacz, Romeo na samym dachu. Siedzi nasz mistrz, oblatywacz Romeo, a kuku. A tutaj kto? Mileńka idzie. Mileńka. No, pani Zosia dobrą radę mi dzisiaj podała, żeśmy rozmawiali przez telefon. Ja tutaj pozaginałem, widzicie te druty, żeby jakiś kotek nie spadł. A pani Zosia mówi, o, tu jeszcze nie pozaginałem. A pani Zosia mówi, żeby kupić tą izolację na rury ciepłownicze. Ona jest zakładana w ten sposób, że jest przecięta wzdłuż. I tą izolację założyć po prostu na grzbiet. O, witam, Gacusiu. Chodź, Gaculku. O, Gaculek. A być może, że te trzy łapki Gacusia tak urządził. I pozakładać na te. To jest dobry myśl. Mało tego, to nawet będzie fajnie wyglądać. No, a tutaj siedzi babciulka nasza, której
półtorej godziny temu dałem jeść. Przyniosłem jej tutaj KittyCat. KittyCat od chyba od pana Grzesia. No, najadła się. Później dałem jej, przyniosłem jej kurczaka korpus i dałem jej tutaj. No, zobaczmy, co tu jest. No, tutaj nie zjadła. Tutaj mamuśka jadła, też nie zjadła, ale niech to zostanie. Kotki zjedzą. Nie, babciu? Babciu, gdzie ty idziesz do karmika spać? A czemu nie pójdziesz tu z nami spać? Kicia. Co? Kiciulka. O. Chodzi mi między nogami. Kicia. No. Chodź z nami. No, babcia jest taka jak... jak Maciulek. Po prostu ona nie lubi tłoku. Tam tłoku. Nie lubi kotków. Obok siebie. Ona by owszem była w bocianówce, ale gdyby była sama, to może w ten czas by była. A tak, to jak inne kotki, to a, będą mi się tu kręcić maluchy. To jest taka trochę zrzędliwa babcia. Nie? Są też takie babcie, że wnuków nie lubią. Nie trawią. No, nasz domek się prezentuje ładnie. O zachodzie słońca. Proszę. Żaby rechoczą na mokradłach. Zobaczcie, mlecz, tak zwany mlecz, a inaczej fachowo